Zestawienie dziś dziwne, witajcie. Też chyba te piwa są dziwne, ale dlatego je połączyłem. Właściwie, bo nic więcej poza dziwnością i właśnie takim jednym elementem, pierwiastkiem nie łączy tych piw, bo jedno to jest piwo zielone lubuskie z Witnicy, z browaru Witnica, drugie to jest, aż wezmę okulary i przeczytam wam, bo nazwa długa, nazywa się to Pollock. To chodzi o te obrazki oczywiście. I to jest Blueberry Vanilla Cream Cake Imperial Pastry Sour IPA. Czyli nie dość, że to jest Imperial IPA, to jest Pastry Sour. I teraz tak, jaki to jest element, który łączy te piwa? Tutaj chodzi o barwnik, bo to jest piwo zielone, które rynek jest zalany tym przed Świętym Patrykiem i tych wynalazków jest pełno, ja tego nie pijam generalnie. Nie pijam generalnie tego i tego, tak? To kompletnie nie moja bajka, bo ja nie lubię pastry sour. Sour ok, Imperial IPA jak najbardziej, ale nie pastry. I tu jest jeszcze pastry smakowe, więc jak to często jest pastry, ale to też. Chodzi o to, że tu jest kolor, niepodany jest składnik, jakim barwiono to piwo. Często się to robi jakimś wyciągiem z jagód. Tutaj autor nie podał. I tutaj również, jak to na pomocy na swoim zwyczaju, pisze, że to jest z naturalnymi aromatami. No dobrze, ale jak już piszecie takie rzeczy, że barwnik naturalny i aromaty naturalne, to napiszcie, jakie to są naturalne aromaty. I wtedy jest ok. Ktoś to może wziąć albo nie. A tutaj niestety jedni i drudzy nie piszą. Ja to w taką chemiczną parę właśnie połączyłem dlatego. Znaczy moja żona dała nazwę temu Chemical Brothers. Jak to będzie w piciu, zobaczymy. To ma, poza tym piwa są kompletnie różne, no bo to ma 4,2 V. No i to jest jak zgaduję jakiś lager dosładzany, bo tu cukier też jest. Barwiony na zielono, a to jest Imperial, tak? I to ma zasypu chyba ponad 20, bo 21 powinno mieć. Procentów ma 10. Zasypu nie ma, ale procent ma 10 V, także jest to piwo bardzo mocne, no którym teoretycznie można wiele się spodziewać, ale zobaczmy jak to w praniu. Aha, tu kapsel sugerujący oczywiście w barwie Irlandii, sugerujący, nawiązujący do Patryka i no okej. Okay. Oczywiście najpierw otwieram piwo zielone, bo tak jak mówiłem, ono ma 4,2. O, w zapachu nie ma słodyczy, jest taki skarpetkowa nuta, o. Tak, wali skarpetą. Taką zleżałą skarpetą. No, kolor jest piękny. Słuchajcie, no kolor jest jak obiecywali. No. Zieleń jest jak trzeba. Piwo jest, poza tym, że jest zielone, jest przejrzyste, klarowne. Wysycenie średnie, piana też średnia. Biała wchodząca w zieleń. No, zapachu też ta skarpeta jest nałożona na coś tam. Przedziwny ten zapach jest. Nie odgadniam, nie wiem, czy od tego barwnika, czy od jakiegoś słodu. Spróbujmy. O Jezu, jakie to słodkie. No fuck. O, no słodycz to tu. Przepraszam, o nie. Przepraszam bardzo, ale słodycz mnie po prostu wyłożyła tutaj. Piwo jest potwornie słodkie i właściwie ta słodycz zabija wszystko. I nie mam nic do dodania. Ono jest zielone i słodkie. Piwa to nie przypomina to bardzo. Czekam. Okay, jak ta... To jest taka słodycz z melasy taki. On nie jest słodycz cukrowa, tylko z melasy. I na koniec za tą słodyczą pojawia się gorycz. Słuchajcie, bo naprawdę jest goryczka. Po tej słodyczy na samym końcu jest goryczka. I ta goryczka jest taka ołowiana, okropna. Oh my god. No nie, to... tak, to... chemiczny.
Komiczny dramat. Dobrze. Teraz poloka, czyli mam nadzieję, że po wypiciu tych dwóch piw nie będę malował na ścianach albo na podłodze obrazów podobnych do tego z etykiety tego piwa. Kolor. No kolor też powiedzmy mało piwny. Wiesz, rzut oka. O, Jezus Maria. Jeszcze lepiej. O, Jezus. Blueberry. Znaczy to taki... Jakieś owoce. Nie wiem, jakaś mieszanka owocowa bardziej. Maliny z jagodami połączone. Wanilii to ja tu nie czuję. Może gdzieś... Ale taki pawiowy zapach. Pawia, słuchajcie, do tego dodam. Guma balonowa. O, guma balonowa, tak, to jest to. Guma balonowa. Mamba. Mamba. Tu jeszcze bardziej mamba. Piwo nie jest, prawie nie ma piany, no 10%, tak? Nagazowanie też jest, widzę, niskie. Z jelicha jeszcze straszniejszy jest ten zapach. Zapach jest potworny. Znaczy, ja nie lubię pastry, ale to jest, tak jak mówię, no to jest zapach gumy balonowej z pawiem zmieszany. Muszę zatkać sobie nos. No, niestety smak potwierdza. Słodko, kwaśno, może trochę też gorzkie. Słodko, kwaśno, gorzkie. Jak najgorsze jakieś lekarstwa. Znaczy w ogóle bym nie powiedział, że to jest piwo. No. Powiedziałbym, że to jest, jakby mi dali też, że to jest jakaś, no, coś obrzydliwego, tak? Co mi leczyć. Goryczka jest na końcu. Ale nie powiedziałbym w ogóle, że to jest... To bym też nie powiedział, że to jest piwo i też... Tak, też bym nie powiedział, że to jest piwo. Tak jak mówię, ja lubię soury, pastry, potrafię docenić, jeśli... Ale to jest ohydne, no. Sorry Nepomucen, sorry Lubuskie. To, co stworzyliście w tych dwóch wydaniach, to jest okropieństwo, tak? Tak. To się nie da pić. No tak. To jest po prostu... W mojej ocenie to oba te niby piwa to są zlewy. Po prostu... Zlew. To odruchy się włączają przy piciu tego, także tym zakończę swoją wypowiedź i unikajcie, jeśli możecie.